Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim państwa gościem jest ponownie dr Stanisław Niewiński. Witam, panie doktorze. Witaj, Arturze. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przypominam, Stanisław reprezentuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Miesięcznik Układ Sił, a także Uniwersytet Opolski oraz Kolegium Nobilium Opolienze. Spotykamy się ponownie z. Tasiu, rozmawialiśmy raptem tydzień temu, rozmawialiśmy o tym, czy Chiny zagrażają światu i dzisiejszy odcinek traktujemy jako swojego rodzaju rozwinięcie tego, co, o czym rozmawialiśmy poprzednio. No bo parę rzeczy tak naprawdę tuż po naszym nagraniu już jakby zmieni, zmienia Deczko postać rzeczy i na pewno o tym musimy porozmawiać, bo pojawiają się chociażby takie rzeczy jak Biała Księga, nowa Biała Księga chińska, w której już jest nawoływanie do tego a właściwie jakby prawne szukam dobrego słowa potwierdzenie tego, że Chiny roszczą sobie prawo do użycia ewentualnego użycia siły. Oczywiście w pewien sposób wspomina się o Tajwanie, ale pojawiły się też informacje o tym, że Chińczycy ćwiczą ataki na makiety, na makiety baz amerykańskich i japońskich. Czy według ciebie faktycznie przez ten tydzień ostatni Dość sporo się zmieniło, co wymaga pewnego uzupełnienia i naszej rozmowy? Czy jest to tylko taki element dodatkowy, a będziemy mogli inne aspekty sobie rozwinąć? Arturze, Chiny, ich polityka, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, to jest tak naprawdę temat, który Nigdy się myślę nie wyczerpie, zawsze będą tutaj się pojawiały pewne nowe elementy. Natomiast w moim oczywiście przekonaniu te kwestie, które poruszyłeś, nie są jakimś takim powiedzmy nowym, który zupełnie zmieniałby sytuację. Bo jeśli mówimy o kwestii Tajwanu, o chińskich roszczeniach w stosunku do tej wyspy, to musimy pamiętać o tym, że Chińska Republika Ludowa nigdy tak naprawdę. Nie odrzuciła aspektu militarnego w ewentualnym, w ewentualnym tutaj, prawda, włączeniu tej wyspy w swoją strefę wpływów, cokolwiek by ta strefa wpływów miała znaczyć. Zawsze tutaj brano pod uwagę ten element użycia sił zbrojnych jako, jako, jako element możliwy do zastosowania. Natomiast jeśli tutaj rozwijamy kwestię białej księgi, no to tutaj pojawiły się takie, tutaj w ogóle trzeba naszym słuchaczom pewne rzeczy troszecz, troszeczkę, prawda, rozszerzyć. W ramach tej Białej Księgi Chiny, Pekin proponował, proponował Tajwanowi pewne wizje zjednoczenia, i w ramach tej wizji zjednoczenia obiecywano im zachowanie szeroko, bardzo szerokiej autonomii w ramach, prawda, tych Zjednoczonych Wielkich Chin. Bo musimy, Stasiu, przypomnieć z naszej poprzedniej rozmowy, że Chiny zdecydowanie nie są państwem jednolitym i są rejony, które mają większą autonomię, a są takie, gdzie no ta centralizacja w pewien sposób też ma jakby większe znaczenie. Jak najbardziej. Właśnie w tym kontekście tutaj Tajwanowi obiecywano bardzo szeroką autonomię. W ramach tej autonomii miały wchodzić nawet takie elementy, jak zachowanie przez, przez wyspę pewnych szczątków własnej, niezależnej od Pekinu dyplomacji i także posiadanie własnych sił zbrojnych. Obiecywano też, że no w ramach tego, że Tajwan zachowa swoje siły zbrojne, na wyspie nie pojawią się wojska chińskie, no i w ramach tutaj tych zmian w Białej Księdze. Strona chińska stwierdziła w tej chwili, że to już nie będzie obowiązywało, że Chiny zastrzegają sobie, że po ewentualnym prawda, zjednoczeniu chińska, chińska Armia Ludowa wyzboleńcza to jest oficjalna nazwa, oficjalna nazwa wojsk chińskich będą tam jednak stacjonować. No ale jak można właściwie ten, te, gesty, te gesty potraktować? No to jest takie można powiedzieć, no trochę straszenie wyspiarzy. Powiedzenie im, że skoro wy tu w tej chwili, prawda, zacieśniacie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, no to jak już dojdzie do tego zjednoczenia, bo zdaniem, prawda, Pekinu w końcu do niego dojdzie, no to my was potraktujemy surowie. Tyle i aż tyle, prawda. To jest pewne, pewne tutaj straszenie strony tajwańskiej. Nie należy, w moim oczywiście przekonaniu, ja naturalnie nie jestem alfą i Omega, mogę się mylić, ale nie należy z tego wyciągać zbyt daleko idących wniosków. No, bo Stanisław tak naprawdę, zastanawiając się, co by właściwie Chinom to dało, skoro pozwalają na zachowanie własnej dyplomacji, de facto pewnego elementu, bym powiedział, statusu międzynarodowego, tak pewnej podmiotowości, jakby nie patrzeć. Z drugiej strony, że chiński, noga chińskiego żołnierza nie, nie powstanie na wyspie, no ale jednak ten aparat administracji, przymusu, zawsze, no nawet i w teorii funkcjonowania państwa, musi. Funkcjonować. Więc ja to, to, to trochę traktuję jako podstęp, no bo co teoretycznie Chiny by na tym zyskały? Jedynie pewnego rodzaju, znowu, prawo oczywiście w cudzysłowie, że jak to? No, jesteście Chinami, a utrzymujecie tutaj zbyt ciasne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, również o tym militarnym charakterze. No, ta propozycja mi się gryzie, no i za przeproszeniem, mówiąc dość kolokwialnie, no śmierdzi podstępem. Powiem w ten sposób, no tutaj nie za bardzo możemy, prawdę mówiąc, wnikać za bardzo w te, w te gesty, ponieważ no one są tak naprawdę tu i teraz tylko i wyłącznie gestami. Tajwan jest bytem niezależnym, jest, prawda, związany ze Stanami Zjednoczonymi i ja i większość analityków zajmujących się tą kwestią, no nie przewidujemy, że w najbliższym czasie. Czasie to się zmieni. No, aby, aby ta sytuacja musiała się zmienić, to albo Stany Zjednoczone musiałyby Tajwan porzucić, albo Chiny musiałyby go zająć, prawda? A jeden i drugi scenariusz, o czym sobie zresztą mówiliśmy na naszym poprzednim spotkaniu. No nie wydają się dzisiaj się dzisiaj realne. Żaden szanujący się polityk amerykański nie porzuci tej strategicznie położonej wyspy, strategicznie położonej u, u wybrzeży. Najważniejszego amerykańskiego konkurenta. No a przywódca chiński, który zdecydowałby się na inwazję w stosunku do tej wyspy, no musi się liczyć z odpowiedzią amerykańską, która dla Chin długofalowo będzie bardzo, bardzo bolesna. No bo status quo uległby znaczącej zmianie w tym momencie, realizacji pierwszego czy drugiego scenariusza. Tak, oczywiście. A powiedz mi, bo odniosłeś się do Białej Księgi, odniosłeś się do Tajwanu, a ja bym w pewien sposób chciał że tak się wyrażę uspokoić opinię publiczną no bo informacja o tym że budowane są makiety baz amerykańskich i japońskich no mogą mówić o to że skoro wojsko ćwiczy ataki na te bazy no to trochę oczywiście zaraz mamy trochę porównania do tego co Rosjanie robili jeszcze w zeszłym roku wokół Ukrainy no może nie akurat no porównanie takie dość luźne ale, ale jednak gdzieś tam pewne pewne elementy jakby no, można porównywać, czy aby na pewno te ćwiczenia, na, te ataki na te bazy nie są też formą de facto pokazu siły i trochę zastraszenia w tym przekazie świata. I oczywiście tu nie chodzi o to, żeby, bo ktoś powie, no ale zaraz, oni o tym się nie chwalili, oni też to próbowali ukrywać. No Ukrywanie też można, że tak się wyrażę, imitować i pokazywać, że no nie chcieliśmy tego pokazać, ale jak już wyszło, tak. Ćwiczyliśmy te ataki. Tutaj a propos, a propos tego, że takich rzeczy nie pokazywano wcześniej, no tu bym się zupełnie nie zgodził, bo pamiętam do dziś, że to było bodajże lato roku 2016. Też chińska telewizja publiczna pokazała takie migawki z ćwiczeń, które się odbywały gdzieś chyba na pustyni Gobi. Gdzie żołnierze chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej zajmowali makietę budynku, no i ta makieta budynku uderzająco przypominała pałac prezydencki w Tajpej. No i nie było w tym nic dziwnego, bo akurat, nie, przepraszam, wprowadziłem cię w błąd, to był rok 2015. Lato 2015 roku. Natomiast w styczniu roku 2016 były wybory prezydenckie na Tajwanie, która wygrała wówczas pani, pani Tsai. No i to ewidentnie było takie: tak było, była, tak, była to taka zawołana forma nacisku na tajwańską opinię publiczną, że jak prawda, wasz rząd będzie podejmował zbyt powiedzmy niechętne nam kroki, no to zobaczcie, co może was spotkać. No i w takim kontekście też należy tą informację o tych makietach i wyciek tej informacji traktować. To jest pewna forma na nacisk opinii publicznej, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Japonii. No, oczywiście, Arturze, no nie miejmy złudzenia. Naturalnie, Chiny, chińskie siły zbrojne ćwiczą scenariusze walk ze Stanami Zjednoczonymi, ćwiczą scenariusze walk z Japonią, no bo są to ich potencjalni przeciwnicy. Każda armia musi takie działania prawda, prawda podejmować. To nie jest nic nadzwyczajnego. Bardzo się cieszę, że tak to ja i do takich wniosków doszedłeś, bo myślę, że w pewien sposób chyba możemy trochę, trochę uspokoić, ale z drugiej strony, kolejny wniosek z tego mógłby się nasuwać. Czy by na pewno, biorąc pod uwagę oczywiście zbliżający się zjazd, którego jak sam podkreśliłeś, datę już znamy, i, i za chwilę oddam Ci głos i na pewno na ten temat powiesz trochę więcej. Chińskiej partii komunistycznej będą znowu debatować, zastanawiać się, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, jak dalej tak naprawdę ma wyglądać przywództwo w ich kraju. No i czy tutaj Xi nie gra o tą swoją przyszłość, tak, bo może pokazać, to ja jestem silny, to ja będę Chiny wyprowadzał coraz wyżej światowej hierarchii, i tylko dzięki mnie możemy to osiągnąć, tak? Bo przypomnę. Może się ważyć, czy Xi w jakiś sposób dalej zostanie przy władzy, czy może wróci to kolegium, o którym rozmawialiśmy, tak? Komitet, który, który będzie tak naprawdę i Kolegiume partią, i państwem. Tak, zwane. tak dokładnie. Więc no, tutaj też się można zastanawiać, bo powiedziałeś, do czego tak naprawdę zmierzałem. Powiedziałeś o przekazie zewnętrznym, czy kierowanym na zewnątrz, ale pewnie miało to też. I ten kierunek, czyli ten kierunek wewnętrzny do własnego społeczeństwa, również do części tego społeczeństwa, które tworzy aparat państwowy, w tym no, ten siłowy. Jak najbardziej. Tak, poznaliśmy, poznaliśmy datę 20. Zjazdu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Ostatnio rozmawialiśmy, ta data nie była, nie była jeszcze znana, teraz tą datę znamy. Jest to 16 października. No i ta data też, zanim, że tak powiem, konkretnie odniosę się do Twojego pytania, to chciałbym tutaj też trochę tą kwestię, prawda, poszerzyć. Myślę, że dla, dla widzów podcastu, słuchaczy podcastu, będzie to kwestia ciekawa. No, gdy ostatnio rozmawialiśmy, to tej daty nie znaliśmy. Podawano tutaj pewne widełki, że to będzie przełom października i listopada. No, 16 października to jest, można powiedzieć, bardzo wczesna granica tych widełek. I zdaniem tutaj wielu analityków, taka data, data dość wczesna, też sporo nam mówi, a mówi nam to tyle, że te najważniejsze kwestie, o którym elity Komunistycznej partii Chin dyskutowały, zostały już prawdopodobnie podjęte. Te najważniejsze kwestie zostały, zostały rozwiązane, stąd też ten zjazd odbędzie się, odbędzie się dosyć, dosyć szybko. Gdy ostatni raz rozmawialiśmy na ten temat, to ja przedstawiłem takie trzy możliwe scenariusze, tego, co może się zdarzyć z przewodniczącym Xi Jinpingiem. No i wydaje mi się, że właśnie te informacje, które, które odnośnie zjazdu dzisiaj posiadamy, szczególnie, szczególnie wczesnej daty tego zjazdu, mogą nam trochę, trochę tą kwestię rozjaśnić. Ja wtedy podawałem trzy scenariusze. Pierwszy z nich dotyczy, dotyczył tego, że. No, Xi Jinping może w wyniku prawda, różnych problemów, z którymi dzisiaj borykają się Chiny, może tą władzę stracić. Ja zaznaczałem, że ten scenariusz jest najmniej prawdopodobny, no i wydaje się właśnie, że ten, ta, ta wczesna data i te pewne przecieki, o których informuje prasa w Chinach, przede wszystkim South China Morning Post. No, pozwalają, nam, pozwalają nam dojść do wniosku, że nic takiego się nie stanie, że raczej będziemy mieli w dużej mierze do czynienia tutaj z kontynuacją tego, co oglądaliśmy w poprzednich latach. To znaczy, że Xi Jinping tą trzecią kadencję jednak zdobędzie, ale wciąż w grze są dwa pozostałe scenariusze. To znaczy, on tą władzę zachowa, ale jest pytanie, czy on będzie miał taką władzę, jaką ma dzisiaj, czy też może ją wzmocni. Wciąż o to może się. Do pewnego stopnia to toczyć batalia, tego po dzień dzisiejszy nie wiemy. No, szczególnie tutaj bardzo ważnym zagadnieniem jest kwestia obsady stanowiska premiera, tak? Czyli takiej można powiedzieć drugiej postaci w państwie. Xi Jinping bardzo chciałby w fotelu premiera usadzić osobę lojalną wobec siebie, no ale czy mu się to uda, tego tak do końca nie wiemy. Tutaj można powiedzieć, że na takim rynku nazwisk pojawia się, pojawia się takich kilka postaci. Są tutaj brani pod uwagę tacy ludzie silnie z nim związani, jak na przykład Chen Miner, to jest obecnie sekretarz partii w mieście wydzielonym Chunqing. Liu He, to jest obecnie wicepremier i członek biura politycznego, no tutaj odpowiedzialny w dużym stopniu za kwestie ekonomiczne. No te dwie postacie to są takie tacy członkowie partii. Elit partyjnych wobec niego lojalni. Gdyby udało mu się ich osadzić w fotelu premiera, to swoją władzę by, by wzmocnił. Ale też, są, też pojawiają się inne nazwiska. Jest to na przykład postać Wan Yanga, też członka stałego komitetu biura politycznego. On się wywodzi z innej frakcji partyjnej niż przewodniczący Xi Jinping. Bądź ostatecznie Hu Chunhua, członek biura politycznego, wicepremier. Też taka postać z innej frakcji. Gdyby on. Zdobył to w przyszłym roku posadę premiera, no to to mogłoby władzę Xi Jinpinga no może nawet do jakiegoś stopnia ograniczyć. No zobaczymy jeszcze, co się zdarzy. Tutaj tego nie wiemy. Wiemy, że on władzę utrzyma, ale wciąż tutaj kwestią dyskusyjną jest, czy ta jego władza wzmocni, czy może jednak zostanie do jakiegoś stopnia, prawda, osłabiona. No ale tutaj już nie idąc, prawda, w pewien off-top, odpowiadając już konkretnie na, na, na Twoje tutaj, prawda, pytanie. Oczywiście wszystko to, co Xi Jinping robił w ostatnich kilku miesięcach na arenie międzynarodowej, też do jakiegoś stopnia miało za zadanie być pewnym przekazem, przekazem do wewnątrz, pokazywał w ten sposób, że jest prawda silnym, silnym politykiem, że on prawda, prowadzi te Chiny w Polityce Zagranicznej ku większej asertywności, że tutaj prowadzi politykę, która czyni Chiny. Poważnym, prawda, rywalem dla jego, dla, dla jego konkurentów, przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, dla Japonii. no Tajwan w tym konflikcie, w, tej, w tym kontekście jest bardzo istotny. Jak najbardziej on to wszystko robi również na, na użytek wewnętrzny. Pojawia się kolejne takie odniesienie, kolejne takie porównanie, znowu niestety do Putina. Czy ta gra Xi Jinpinga nie doprowadzi też trochę do sytuacji, że no umówmy się, też już nie jest pierwszej młodości. Czy nie doprowadza to trochę do sytuacji tak jak właśnie z Putinem, że być może niespecjalnie, jak to się w mediach mówi, nie mają już za dużo do stracenia, ale za to mają okazję przejść do historii. Idę w tą stronę, żeby tak naprawdę zapytać, czy spodziewasz się po takiej osobie, po takiej osobowości i charakterze jak on, że może tak naprawdę pokusić się o zachowania... Irracjonalne i pewnego rodzaju nie chcę powiedzieć, że emocjonalne działanie, ale takie no chyba nie do końca pragmatyczne, tak jak do tej pory właśnie Chińczyków zawsze odbieraliśmy. A to jest wiesz, bardzo dobre pytanie, które zadają sobie wszyscy analitycy zajmujący się Chinami. Oto ku czemu, prawda, Xi Jinping poprowadzi Chiny w przyszłości. I co na to doktor Niewiński. No i tutaj nawiązania do Putina. To normalne i zrozumiałe, że one żone się pojawiają. To jest pytanie, na które bardzo trudno jest tak naprawdę odpowiedzieć. Powiem w ten sposób. Władza, szczególnie władza sprawowana przez długi czas, prowadzi jednostkę, która ją sprawuje, do pewnej alienacji od otoczenia, od społeczeństwa a w pewnym momencie i od rzeczywistości. Po Władimirze Putinie to widzimy, Xi Jinping od takiego zagrożenia też moim zdaniem jak najbardziej nie jest wolny. Tutaj zresztą, jak przyglądamy się jego dziesięcioletnim no, rządom, no to można zauważyć przykłady takich działań, które no, z perspektywy czasu nie wydają się trafione. Myśmy zresztą o tym bodajże rozmawiali podczas naszego ostatniego spotkania, no, chociażby ta kwestia koronawirusa, tego że ta, ta pandemia, prawda, wydostała się początkowo z prowincji, w której się pojawiła, rozlała się po Chinach, po czym rozlała się na świat. To, że to przebiegało w taki, a nie inny sposób, to jest konsekwencją tego, jak Chiny pod rządami Xi Jinpinga funkcjonują, a przypomnijmy, że on to państwo scentralizował w większym stopniu niż było ono scentralizowane wcześniej, skupił pewne decyzje wyłącznie w swoich rękach, no a że ma opinię surowego przywódcy, no to urzędnicy niższych szczebli no czasem prawda obawiają się wręcz, a czasem wręcz nie mogą podejmować pewnych decyzji bez, bez jego zgody. No tutaj też, chociażby w polityce zagranicznej, to co sobie opowiadaliśmy tego, że pod jego rządami to państwo zaczęło prowadzić bardziej asertywną dyplomację, że on zerwał z tą skromnością, która charakteryzowała jego poprzedników Deng Xiaopinga, Jiang Zemina czy Hu Jintao. Uznał, że Sytuacja międzynarodowa sprzyja temu, aby Chiny zaczęły bardziej aktywnie, bardziej asertywnie postępować na arenie międzynarodowej. No i też tutaj wielu analityków zadaje sobie pytanie, czy przypadkiem on się na takie zmiany w dyplomacji nie zdecydował jednak za wcześnie. Czy może jednak no Chiny te kilka lat temu, jak zaczęło ogłaszać Belt and Road, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, czy może one rzeczywiście już były gotowe na to, żeby z tak ambitnymi projektami wystąpić i prawda, no narazić się na gniew jego prawda, konk ich konkurentów na arenie międzynarodowej, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. No to są pytania, na które trudno dziś znaleźć odpowiedzi, ale trzeba je zadawać. To muszę dorzucić kolejne niestety, bo patrząc na to, to się zastanawiam tak naprawdę, czy skoro i on, i właściwie całe chińskie władze mówią, że teraz możemy sobie pozwolić na więcej, abstrahując od tego, czy to faktycznie jest już ten moment, czy nie, no to czy Chiny trochę ze światem nie prowadzą, właśnie podobnej gry, tak jak pod pewną maską Putin ją prowadził z większością Europy, bo nie mówię, że z całą, bo część Europy oczywiście cały czas te wątpliwości, delikatnie mówiąc, wątpliwości miała. No to patrząc na to, co Chiny robiły i jak się do świata odnosiły, a teraz na to chociażby, co jest w zapisach i tej nowej Białej Księgi, i tego, o czym mówisz. To ja odnoszę wrażenie, że oni w pewien sposób wręcz się przyznają, może nie bezpośrednio, ale trochę między wierszami, do tego, że tak, byśmy chcieli was od siebie uzależnić, a teraz wam śrubę dokręcimy. No to jest pewien problem w relacjach z Chinami, których ma wiele państw świata. Często jest to kwestia podnoszona przez wielu analityków, że przez lata prawda robiono z tym państwem interesy. Obie strony na tych, interesach, na, tych, na tych interesach korzystały, ale z perspektywy czasu chyba rozsądnym jest stwierdzić, że na Chiny korzystały, korzy, korzystały bardziej. Odczuwamy to chociażby w kontekście prawda, pandemii koronawirusa, gdy wielu rzeczy zaczęło brakować prawda, w supermarketach, bo były produkowane w Chinach, a tam lockdowny i już tego prawda, sprowadzić nie można, na przykład pewne części do oprogramowania komputerowego. Także to jak najbardziej się z Tobą zgadzam, to jest ten element, który jest prawdziwy. Ale jeszcze tu kończąc tą moją poprzednią wypowiedź i tutaj kwestię tego, czy Xi Jinping może w pewnym momencie zacząć postępować jak Władimir Putin. No, słuchaj, jest jak najbardziej takie, takie, takie niebezpieczeństwo. Jeśli on będzie rządził przez kolejne lata i ten proces, ten proces, który on zapoczątkował pewnego powrotu jedynowładztwa, będzie się dalej rozwijał. To takie niebezpieczeństwo jak najbardziej istnieje. No, oczywiście pytanie jest takie, jak, jak zareaguje na to no, chiński system władzy? Tutaj mimo wszystko są pewne różnice, ponieważ powiem tak, Władimir Putin budował swoją dyktaturę, można powiedzieć na ruinie Związku Radzieckiego, Rosji Postradzieckiej, można powiedzieć, czy ja oczywiście nie jestem specem od Rosji, nie chcę tutaj udawać, że jestem mądrzejszy w tej kwestii niż jestem w rzeczywistości, ale on jednak pewien model można powiedzieć, budował od nowa. Natomiast no Xi Jinping zdobył władzę jednak w ramach dyktatury monopartyjnej, która była utrwalona już przez wiele dekad. I tutaj jednak w, Chin, w Chinach no, jest jednak ta powiedzmy maszyneria komunistycznej partii Chin, która kieruje się no powiedzmy pewnymi utrwalonymi zasadami, szczególnie w kontekście tego, co wprowadził w ich ramach Deng Xiaoping. No i teraz właśnie pytanie, czy te zasady są mocniejsze niż wola jednostki? No, myślę, że najbliższy zjazd w jakimś stopniu da nam na to odpowiedź. Trochę uprzedziłeś właśnie pytanie, które chciałem zadać, bo chciałem zapytać właśnie, czy, czy w ogóle mamy taką wiedzę, czy takie informacje do nas dopływają, czy ośrodek ośrodki otaczające tak naprawdę XI sprzyjają, że tak powiem, jego wizji, relacji ze światem? Czy jednak nie wychodzą z założenia no biznes as usual, tak. Na zasadzie, że jednak pieniądz jest ważniejszy, owszem musimy budować swoją pozycję, ale biznes też należy robić, bo wracamy znowu do pewnego zagadnienia też poprzednio przez nas poruszanego. Czy sytuacja jakby gospodarcza, finansowa w pewien sposób i społeczna pozwala na to, żeby Chiny mogły przejść do tej kolejnej fazy, która jest zawarta de facto w zapisach Nowej Białej Księgi Chińskiej i o której pewnie za chwilę, za chwilę powiesz, czyli budowania no, pewnego rodzaju imperium, że jakbym o globalnym charakterze, no bo to wszystko dalej jest powiązane tak naprawdę z tymi sprawami międzynarodowymi w wykonaniu oczywiście Chin. My o tym, co się dzieje wewnątrz Komunistycznej Partii Chin, wiemy bardzo niewiele. To jest ugrupowanie polityczne o charakterze niezwykle nietransparentnym i to, co my wiemy, to są tylko pewne strzępy informacji. No ja mogę Ci powiedzieć na podstawie no, tej wiedzy, którą dysponuję, że tam są różne środowiska, różne koterie, różne frakcje, które mają no, jak najbardziej zróżnicowane spojrzenie na różne kwestie, w tym również na kwestie, Chińskiej dyplomacji. Są tam ludzie, którzy uważają, że, no, nie że Chiny nie mogą sobie pozwolić na zbyt ostrą grę ze światem zewnętrznym, ale jak najbardziej są również środowiska o jastrzębich poglądach, które stoją na stanowisku, że jak najbardziej można i trzeba takie, taką politykę prowadzić. Jak się powiedzmy, ich potencjał rozkłada wewnątrz KPH, no to tego ni no, niestety my nie wiemy. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat, od 1978 roku no, do właściwie przejęcia władzy przez Xi Jinpinga w roku 2012, no, Chiny prowadziły bardzo pragmatyczną i bardzo ostrożną politykę na, na arenie międzynarodowej. No, można nawet powiedzieć, że no, ta chińska dyplomacja uchodziła za pewien wzór prawda, pewnego, pewnego realizmu w tym kontekście. No Ale po roku 2012 Xi Jinping zaczął na tym tle robić rewolucję i skutki widzimy. No powiem w ten sposób, tej rewolucji nie zrobiłby, gdyby wewnątrz partii te jego wizje nie miały poparcia, więc jakieś poparcie dla tych swoich działań jak najbardziej on posiada, no czy to jest punkt widzenia w partii dominujący, nie umiem ci na to pytanie odpowiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia i obawiam się, że no, nikt na to całkowitej odpowiedzi, pełnej odpowiedzi na to nie ma. Natomiast przechodząc do drugiej części twojego pytania mianowicie czy Chiny stać na te swoje imperialne wizje, no to powiem ci w ten sposób. Ja też nie umiem na to odpowiedzieć w 100%, natomiast wracając trochę do tego, o czym też rozmawialiśmy podczas naszego ostatniego spotkania, no widzimy, że Chiny borykają się z różnymi problemami na płaszczyźnie społeczno-gospodarczym. Ten wzrost gospodarczy jest w tym roku pewnie będzie niższy niż to sobie partia założyła, KPH. Musi sobie poradzić z takimi problemami jak no właśnie bańka na rynku nieruchomości, co omawialiśmy na naszym poprzednim spotkaniu. Musi sobie poradzić też, i to będzie duże wyzwanie w kolejnych latach, ze starzeniem się społeczeństwa. Ta wielka dywidenda demograficzna, którą Chiny posiadały przez lata i które no było jednym, powiedzmy, z kół zamachowych chińskiej gospodarki też się będzie wycofywał no, w przyszłym roku. Prawdopodobnie dojdzie do sytuacji no, niespotykanej od stuleci, że to Indie będą posiadały większą populację niż Chiny, co też będzie miało ogromne przełożenie. Z pewnością Chiny w XXI wieku już odgrywają bardzo ważną rolę i pewnie będą odgrywa odgrywały rolę większą, natomiast czy one będą posiadały potencjał, aby w pewnym maksimum zrealizować te plany, które przed nimi postawił Xi Jinping, no to z tym może być poważny problem. Stasiu mówiłeś o pewnych realiach, mówiłeś też o frakcjach. No, frakcje mają też to do siebie, że wewnątrz partii, no, budują się pewne obozy, one tak działają przeciwko sobie. Też pewna forma pewnej takiej skrytości, tajności nawet ma wtedy miejsce. A propos tego, co mówisz, to ja taką pewną anegdotkę mogę tutaj, mogę tutaj przytoczyć. To jest powiedzmy kwestia, którą opisywał. No, też jeden z najwybitniejszych sinologów współczesnych, Richard McGregor, autor tak, takiej, prawda, wielkiej książki, takiej no, monografii, można powiedzieć, poświęconej właśnie Komunistycznej Partii Chin. I on w ramach tej, tej monografii dokonał takiego, no, na pierwszy rzut oka bardzo nieoczywistego porównania: mianowicie on porównał z jednej strony Komunistyczną Partię Chin do, do Watykanu, wskazując, że te dwie instytucje, choć bardzo się oczywiście różnią, to mają pewne. Cechy wspólne, które właśnie polegają na pewnej nietransparentności, pewnej nieprzejrzystości. Nawet tutaj przytoczył pewne spotkanie, które miało miejsce między elitami KPH i właśnie przedstawicielami Kościoła Katolickiego. Podczas tam jednego ze spotkań właśnie przedstawiciele obu tych instytucji się ze sobą spotkali. No i jeden z tych, prawda, przedstawicieli partii komunistycznej no mówi do jednego z kardynałów no jesteśmy do siebie w pewnym sensie podobni i wy i my jesteśmy instytucją hierarchiczną, nieprzejrzystą, no różni nas tylko to, że wy reprezentujecie Boga, a my diabła. <gry> Dobrze. Stasiu, ale, ale, ale muszę do, do tej myśli wrócić. To patrząc na te realia i o, o tych frakcjach, o których zacząłem mówić, to na pewno są też osoby, które w pewien sposób, no właśnie, reformą czy czystką ksi poszkodowane to jest jakby pierwsze podpytanie a drugie czy ci poszkodowani to lądowali w więzieniach i oni już w ogóle jakby są poza partią nie funkcjonują w niej czy jednak gdzieś tam zostali może zostali zdegradowani są na niższych gdzieś tam pozycjach stanowiskach i czekają na ten swój czas no tak jak się to dzieje w polityce nie tylko w Chinach Oj, tak, to, to poruszyłeś bardzo istotny problem, który no, może i potencjalnie z pewnością poważnie zagraża pozycji Xi Jinpinga. No tak, jednym z takich głównych no, leitmotivów jego polityki no, było przeprowadzenie tej wielkiej kampanii antykorupcyjnej, która de facto była czystką partyjną, miała miejsce w latach 2012-2016. No, ona dotknęła, szacuje się tutaj. 2 milionów 700 tysięcy urzędników, z czego półtora miliona ukarano. Ukarano w tym aż 42 członków Komitetu Centralnego, no i tutaj, no słuchaj, część z tych ludzi trafiła do więzień, no część no, została tylko w ten sposób ukarana, że straciła pracę, no ale to jest ogromna rzesza ludzi, która ma określony, określony żal do chińskiego przywódcy. I to jest jak najbardziej potencjal, potencjalna opozycja, która tylko czeka, aż mu się noga powinie. No ale tak jak mówię, no my nie wiemy, jaki jest potencjał tej opozycji przeciwko niemu. To się prawdopodobnie okaże w ciągu najbliższych paru miesięcy. Być może będziemy w stanie powiedzieć coś więcej. Mm -hmm. A jeszcze jedną rzecz z Twojej poprzedniej wypowiedzi muszę zapytać. Powiedziałeś o tych problemach demograficznych. Od razu tak mi się skojarzyło z tym obrazem nie wiem jak to nazwać, programem jednego dziecka w Chinach, tak? No i bardzo słusznie ci się skojarzyło, bo to jest też jedna z przyczyn tego stanu rzeczy. To władze, o ile tak to można określić, tak naprawdę widzą w tym problem i od tego w pewien sposób odchodzą i namawiają jednak do rodziny do posiadania większej ilości dzieci i niekoniecznie tylko chłopców, bo zazwyczaj tak to się kończyło, no bo no Problemu demograficznego nie rozwiązuje się tu i teraz, i tego się nie robi też w jedną dekadę. Do widzisz tutaj od, tak naprawdę, roku 2007 już nawet mamy powolny, tak naprawdę, proces no, odchodzenia od tej polityki antynatalistycznej. On przyspieszył w poprzedniej dekadzie. No, w tej chwili, o ile się nie mylę, Chińczycy mogą posiadać już trójkę dzieci, pojawiają się, prawda, finansowe zachęty do Posiadania tej większej ilości dzieci. No ale to jest, to, jest, to jest problem, który szalenie jest trudno rozwiązać. No bo widzisz, tutaj tak naprawdę nałożyło się na siebie kilka kwestii. No po pierwsze to to, że każde społeczeństwo, które pewien, posiada pewien poziom rozwoju, zaczyna się, zaczyna się starzeć. Ponieważ im społeczeństwo jest zamożniejsze, im jest, lepiej, im, jest lepiej, im jest lepiej wykształcone, no tym w takim społeczeństwie ja nie mówię tutaj niczego, prawda, jakoś tajemniczego. Posiadanie dziecka kosztuje, bo trzeba mu prawda, zapewnić odpowiednie wykształcenie. To są kwestie, które wiele kosztują, i Chińczycy też wraz z wzrostem zamożności zaczęli się właśnie z tymi czynnikami spotykać. No a na to wszystko nałożyła się no, ta wielka prawda, ta wielka polityka antynatalistyczna, która do no, jeszcze to posiadanie dzieci utrudniała. To w pewnym momencie, łącząc się ze sobą, no, dało takie skutki, jakie jak, jak dzisiaj prawda, widzimy, że to społeczeństwo zaczyna się starzeć. No do tego jeszcze dochodzi też taka specyficznie można powiedzieć chińska cecha tego wszystkiego. Mianowicie tam mamy do czynienia z ogromną nierównowagą pomiędzy przedstawicielami płci męskiej i płci żeńskiej. Mianowicie w Chinach mamy no, nadwyżkę mężczyzn nad kobietami, co jeszcze dodatkowo prawda, te problemy z rozrodczością pogłębia. No, władze próbują z tym walczyć. No ale no, to jest, mówię, to jest kwestia bardzo bardzo trudna. Nie wiem, jak to się będzie dalej rozwijało, choć oczywiście no, komunistyczna partia Chin posiada pewne w zanadrzu, pewne narzędzia, których nie posiadają kraje, kraje demograficzne. Ja przy okazji jeszcze swojej pracy magisterskiej zastanawiałem się nad tym, czy przypadkiem tam nie dojdzie do takich, można powiedzieć, zmian o 180 stopni, że od tam, prawda, polityki antynatalistycznej, Partia komunistyczna nie przejdzie do jakichś radykalnych, tutaj e, przeciwnych kroków w stylu na przykład reżimu czałczesku w Rumunii. No Kto wie, przewodniczący Xi Jinping pewnie i na takie pomysły potrafi wpaść. No to chyba dobijecie kolejnym pytaniem. A proszę. Bo skoro mamy więcej tych mężczyzn i mówisz, że jest to problem, no będąc na miejscu Xi Jinpinga, to bym tak trochę kombinował, czy nie wykorzystać tego trochę jako formy broni demograficznej bo zazwyczaj w tym dyskursie publicznym traktujemy tę broń demograficzną albo inaczej, kojarzymy ją z jednymi obrazami, tak? Albo to jest południe Europy, albo ta nasza nieszczęsna, za przeproszeniem, granica polsko-białoruska i próby mniej lub bardziej udane ataków na tą granicę, oczywiście od strony białoruskiej. Zazwyczaj, no umówmy się, nie przez Białorusinów. No bo na mhm. dobrą sprawę doskonale wiemy, Granica chińsko-rosyjska chociażby to o czym też rozmawialiśmy poprzednio, w pewien sposób sama się przesuwa, tak? Nie, nie mówimy oczywiście o granicach na, na mapie czy na globusie, bo mówimy o dość sporych, by nie powiedzieć potężnych państwach. No można to śmiało wykorzystać i jak najbardziej, że tak się wyrażę, obsadzać jak największą ilością mężczyzn właśnie rejony nadgraniczne no po to, aby. Z kobietami po drugiej stronie zakładać rodziny i jednocześnie, no, znowu pomagać w przesuwaniu tej granicy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że panie, głupoty pan gadasz, przecież ta granica może iść też w drugą stronę. No, ale jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności zazwyczaj idzie w tą jedną, w rosyjską. Tutaj akurat ja bym może aż tak daleko idących wniosków nie wysuwał, ponieważ... Podpuszczam do dyskusji. No ja wiem, że podpuszczasz. To znaczy tak, tutaj no rzeczywiście jeśli mówimy o stosunkach chińsko-rosyjskich, to z punktu widzenia Rosji istnieje ten problem, że no Rosja coraz bardziej się, prawda, uzależnia od, od tych Chin, staje się ich takim młodszym partnerem. To jak najbardziej jest, jest, jest prawda, ja się w pełni z tym, z tym zgadzam i na każdym kroku to podkreślam, że te... Tematy przychodzi mi omawiać. No Niemniej jednak, akurat te tezy o tym, że Chińczycy, prawda, zasiedlają te obszary, prawda, dalekiego wschodu Rosji, one są bardzo, ale to bardzo, bardzo na wyrost. Tutaj to, to jest taka kwestia, która się często w tym polskim dyskursie pojawia, ale ona jest tutaj, można powiedzieć, no nieprawdziwa wschodu... czy wyolbrzymiona? Wyolbrzymiona, o tak bym powiedział. Wy... Wyolbrzymiona, okej. Okay. To myślę, że profesor Michał Lubina by ci tą, świetnie tę kwestię, że tak powiem, rozwinął. Zresztą tutaj no, pewnie Państwo, Twoi widzowie pewnie, pewnie mają tego świadomość. Michał Lubina, bodajże w roku 2014, napisał taką no, bardzo ważną książkę Niedźwiedź w cieniu smoka o relacjach chińsko-rosyjskich, i w tym roku, właśnie niedawno, informował siebie na Facebooku, że napisał zaktualizowaną tą książkę właśnie o te wydarzenia ostatnich, ale bardzo, bardzo istotnych kilku ostatnich lat. Skuszę się w takim razie. A polecam, zachętą. Stanisławie, bo tak naprawdę o tym w pewien sposób mówiliśmy, tak? tylko jakby podmiotem nie tyle relacji, co pewnych globalnych ambicji, do tej pory tak naprawdę jako podmiot stawialiśmy tutaj Chiny. A sam w pewien sposób mi zasugerowałeś jeszcze przed rozmową, że właściwie należałoby się zastanawiać nad globalny, globalnymi ambicjami Aleksii Jinpinga. I stąd teraz moje pytanie, czy jego te ambicje, interesy są w 100% procentach zbieżne z interesem chińskim, czy on tak naprawdę gdzieś tam taką swoją indywidualną, personalną być może grę prowadzi i, i do czego tak naprawdę on w tym wszystkim zmierza? Ach, to jest odpowiedź, na którą no, trudno jest jednoznacznie udzielić, udzielić odpowiedzi, no bo to jest tak naprawdę no, próba odpowiedzi na pytanie o to, czy, czy taka gra w polityce międzynarodowej, którą on prowadzi, czyli gra asertywna, nastawiona prawda, na wzmacnianie chińskiej pozycji w świecie, czy ona jest długofalowo dla, dla samych Chin opłacalna. To, to jest tak naprawdę pytanie o to, czy ambicje, które ma dzisiaj Komunistyczna Partia Chin w polityce międzynarodowej, są realne tak naprawdę do zrealizowania. To ja nie umiem na to pytanie ci w pełni odpowiedzieć. No, tutaj też trochę wracamy do, do wątku, który, który omawialiśmy. Po roku 2012 on i jego stronnicy w partii doszli do wniosku, że no to jest ten moment, że jego konkurenci zostali osłabieni, że Stany Zjednoczone się cofają, i to jest prawda, ten. Ten moment, gdy można należy rozpocząć taką właśnie bardziej asertywną grę na arenie międzynarodowej. No i przez pierwsze kilka lat jego rządów wydawało się, że to jest punkt widzenia słuszny, ponieważ w latach 2012-2018 no on odnosił na arenie międzynarodowej wiele istotnych sukcesów. On rzucił, prawda, to hasło projektu Belt and Road, no i ten projekt zaczął być, prawda realizowany. W 2014 roku ogłosił powstanie. Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, czyli takiego no, banku, który no, do pewnego stopnia był też finansowym zapleczem projektu Belt and Road. No ja do dziś pamiętam klimat, taki temu towarzyszył. On rzucił to hasło, zaprosił różne państwa świata do, do prawda, za, zaangażowania się w ten projekt, no i w ten projekt wtedy zaangażowała się naprawdę bardzo dużo państw, które było bliskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. No to to, był, to było takie symboliczne do jakiegoś stopnia, że o to proszę. No, Chiny potrafią stworzyć pewien projekt, który jest atrakcyjny także dla państw, no, z tego, prawda, bardzo proamerykańskiego, nawet, nawet obozu. No i to wszystko rzeczywiście przez te kilka lat mu się, mu się rozwijało, no ale przychodzi rok 2017, prezydentem zostaje Donald Trump. On stopniowo zaczyna, prawda, tutaj, no. Wrzucać tą coraz bardziej antychińską agendę. W roku 2018 zaczyna nam się amerykańsko-chińska wojna handlowa, która szybko stała się no, ogólnie wojną gospodarczą, bo i handlową, i technologiczną. No i od tamtego czasu no, te Chiny mają, no, mają coraz bardziej trudną sytuację na arenie międzynarodowej. Więc ja nie wiem, czy się, czy, czym, to się wszystko, czym to się wszystko zakończy. W Polsce, jak się prawda dyskutuje o sprawach międzynarodowych, no to często lubi się stosować takie, bym powiedział, bardzo ostre, takie bardzo czarno-białe obrazy na arenie międzynarodowej. Lubimy zero, tak, lubimy zero jedynkowe Takie, że tak, Stany Zjednoczone, Zachód upada, prawda, jego przeciwnicy będą triumfować, Chiny będą triumfować, Rosja będzie triumfować. Albo z drugiej strony, że Chiny to jest, prawda, kolos na glinionych nogach, który za, za parę lat się, prawda, zawali i to w ogóle nie ma o czym mówić. No, rzeczywistość nie jest taka zero jedynkowa, ona jest dużo bardziej, ona jest dużo bardziej złożona, szczególnie jak się jak się zajmujemy Chinami, warto o, tym, warto o tym pamiętać. Ja od pewnego czasu lubię powtarzać, że Chiny to jest dla analityka pewien obiekt do badania, który jest zarówno wielkim szczęściem, jak i wielkim przekleństwem. Jest wielkim szczęściem, ponieważ to jest kraj tak ogromny i tak złożony, że można na jego podstawie postawić dowolną tezę i się znajdzie dziesiątki prawda, argumentów, żeby ją potwierdzić, ale da się również znaleźć dziesiątki argumentów, żeby ją obalić. I to jest w pewnym sensie bardzo wygodne, ale z drugiej strony, jak się to Państwo chce zrozumieć, to nie da się tak naprawdę łatwo tutaj dojść do prawdy do pewnych faktów. Jak mówimy o Chinach na arenie międzynarodowej, to tak, z jednej strony to jest prawdopodobnie najpoważniejsze wyzwanie, jakie kiedykolwiek Stany Zjednoczone miały. Ponieważ tutaj, o ile ja dobrze pamiętam, Związek Radziecki u szczytu swojej potęgi zabreżniewa, to on miał gdzieś 40% amerykańskiego PKB. Chiny, Chiny współcześnie liczone, liczone nominalnie mają już ponad 70% PKB, więcej niż w latach 80. miała, miała Japonia, więcej niż 70% amerykańskiego PKB. Natomiast w kategoriach parytetu siły nabywczej to mają już większą większą gospodarkę od roku 2014. Także no to, to jest poważne wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych, być może najpoważniejsze jaki kiedykolwiek Waszyngton miał. No, ale z drugiej strony, no to, to nie jest na takiej zasadzie, że Stany Zjednoczone, jak niektórzy lubią powtarzać, są już dzisiaj bez szans. No, wręcz przeciwnie, Stany Zjednoczone nadal w wielu, bardzo wielu dziedzinach dominują nad Chinami. No, nie wiem, weźmy na przykład układ sił, że oddam pewien hołd Pismu, z którym współpracuję. Jak spojrzymy sobie na układ sił na arenie międzynarodowej, no to wszystkie takie najbardziej wartościowe w, w kategoriach. Sojuszniczych, czy to militarnych, czy to ekonomicznych, państwa świata, są bliskimi aliantami Stanów Zjednoczonych. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, y, Japonia. No to są państwa, z którymi Stany Zjednoczone mają bliz, bardzo bliskie relacje, i Chiny, no nie bardzo są w stanie te, te, te bliskie relacje tych krajów ze Stanami Zjednoczonymi rozsupłać. Świat w pewnym sensie został podzielony, i tutaj. Y, one mają bardzo, bardzo trudną prawda, pracę do wykonania. One oczywiście próbują tworzyć różnego typu tworzyć różnego typu architekturę międzynarodową, która mogłaby tutaj prawda, konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, ale no, muszą się posługiwać państwami, które nie są aż tak wartościowymi sojusznikami. No weźmy chociażby tą Rosję. No to jest pytanie, czy dla Chin bliska współpraca z Rosją to jest bardziej korzyść czy bardziej, bardziej problem? No szczególnie dzisiaj w kontekście wojny, wojny w Ukrainie. Czy na przykład Iran albo Pakistan. No to nie są państwa tej rangi i tej jakości jako sojusznicy militarni czy gospodarczy, jak te państwa, na które może liczyć Stany Zjednoczone. Chiny są po prostu w trudniejszej sytuacji. To nie oznacza oczywiście, że one tą rywalizację na pewno przegrają. Ja nie postawię takiej tezy. Ale mówię i chcę przez to powiedzieć, no, że Stany Zjednoczone na wielu płaszczyznach mają wciąż nad Chinami przewagę i będą miały ją jeszcze długo. W tamten rejon świata jeszcze za chwilkę się udamy, bo jeszcze będę miał jedno pytanie na ten temat, ale chciałbym na wstępie powiedzieć, że i się cieszę i dziękuję za to, co przed chwilą to czy powiedziałeś, bo właśnie, zwłaszcza w świecie służb, to jest, i niektórzy bardzo mocno nie chcą tego zrozumieć, że świat nie jest czarno-biały i że nie wszystko zero-jedynkowo można interpretować, dlatego tutaj wielkie dzięki wręcz i ukłony a druga kwestia, która też mi się wydaje bardzo ważna, i to może nie wszystkim się spodoba, ale, ale trzeba to podkreślić. Zwróciłem właśnie uwagę chociażby w aspekcie Polski, ale także paru innych państw w Europie, że mimo że no naszym tym największym, najważniejszym, czy chcemy tego, czy nie, sojusznikiem, i gwarantem bezpieczeństwa przy okazji też są Stany Zjednoczone, no, ale oczywiście. To zaczęliśmy sobie niestety romansować z Chinami. No, bardzo głośno się mówiło tak, huby w Polsce miały powstawać, mieliśmy być wręcz centrum dystrybucji na całą Europę, i tak dalej tak dalej. Ja cały czas powtarzałem, nie da się żyć z dwoma żonami czy z dwoma kochankami. No tak, to jest ogromny problem. Albo się trzyma z jednym, albo z drugim, bo wcześniej czy później któraś strona, mówiąc tak kolokwialnie, się wkurzy. I powiem szczerze, nie potrafiłem trochę zrozumieć tej sytuacji i takiego stawiania de facto polityki. Przez niektórych europejskich przywódców, ale przejdźmy, bo o tym na pewno też musimy sobie powiedzieć. Szanghajska Organizacja Współpracy, co zmieni teraz spotkanie i nie tylko w sensie całej organizacji, ale przede wszystkim też tych przywódców, którzy, którzy jednak jakby nie patrzeć, będą mi oficjalnie i za też między sobą rozmawiać. No tak, Szanghajska Organizacja Współpracy, to co tutaj warto też wspomnieć naszym słuchaczom, to jest taki, prawda, pakt bezpieczeństwa na kontynencie azjatyckim, który no, zaczął się kształtować już z schyłku lat 90., aczkolwiek sama organizacja jako taka powstała w roku 2001., Dzisiaj członkami tego państwa są Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan od 2015 roku także Indie i Pakistan. Na no w tym roku właśnie w ramach szczytu, który teraz ma miejsce w Uzbekistanie, ma do tego formatu przystąpić Iran. No I powiedziałbym, że no ta organizacja też w pewnym sensie pokazuje pewne dylematy, które mają Chiny na arenie międzynarodowej, tworząc i budując te swoje. Te swoje wpływy w różnych krajach świata. No bo, tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, no to jest taki pak, który czasem bywa nazywany takim azjatyckim antyNATO, choć jest to określenie zdecydowanie i bardzo mocno na wyrost. No ale jest to powiedzmy sojusz o charakterze antyamerykańskim, jest to sojusz na, o charakterze mocno, prawda, tutaj antyzachodnim. No i też tutaj w ramach, w ramach tego formatu, no Chinom udało się zgromadzić, prawda. Pewne państwa, ale często tutaj pojawia się pytanie: no, na ile rzeczywiście te państwa mogą, w kontekście chińskiej polityki, być dla nich partnerami korzystnymi? No, i też tutaj często pojawiają się pytania, na ile ci, ci alianci, ci sojusznicy. No, rzeczywiście długofalowo będą się wpisywać tutaj w chińskie cele i w chińską politykę, no bo na przykład od roku 2015 członkiem tego formatu są Indie i to było podkreślane jako, no, no w pewnym sensie, duży sukces polityki chińskiej, że te, te, to państwo znalazło się ostatecznie w ramach, w ramach SHOW. No, ale jak wiemy i o czym sobie mówiliśmy, zresztą bodajże podczas naszego ostatniego spotkania, no te Indie prowadzą bardzo wielowektorową politykę na arenie międzynarodowej one zbliżają się do. Do Stanów Zjednoczonych coraz bardziej. No i właśnie to jest to pytanie o tą, o tą przyszłość, prawda? Część z tych państw, które wymieniłeś, tworzą coś rodzaju, można by to nazwać, nadgraniczem Rosji. Tak. Jak dorzucimy do tego jeszcze Azerbejdżan, Armenię, Gruzję, no to tworzy nam się tak naprawdę dość, bym powiedział, taki obszar, który potencjalnie też się może rozpalić, bo wszyscy te, tak naprawdę patrzyli i gdzieś tam trochę podpuszczali Gruzję, mhm. aby postawiła się i próbowała te swoje północne rejony, mówiąc wprost, odbić spod rosyjskiej okupacji, bo inaczej tego nie można nazwać. A tutaj nagle, brzydko mówiąc, odświeżył nam się konflikt Azerbejdżanu z Armenią i Azerbejdżan, no mówiąc wprost, wykorzystał sytuację, wiedząc, że Rosjanie sobie no, w tej chwili niekoniecznie mogą pozwolić na konkretną interwencję, to już bym nawet powiedział, że to dużo powiedziane. Ale, ale realne wsparcie chociażby Armenii w tym konflikcie i sytuacja może niekoniecznie na mapie politycznej jako takiej, ale typowo na ziemi fizycznie może trochę się zmienić. A, a tak jak wspomniałem, to nie musi być jedyny rejon, gdzie naprawdę może zacząć się coś dziać i może się no ten ład i porządek, chociaż to nie są do końca dobre słowa, budować na nowo. I, i chyba jak Krzysztof Wojczar powiedział, mhm. Wszystkim się wydaje, że bo rozmawialiśmy też w jednym z odcinków, że wszystkim się wydaje, że ten ład i porządek to nagle pstryk już będzie. Według niego jest to proces rozłożony na naprawdę długie lata i to niekoniecznie nawet jeśli dobrze pamiętam na, na jedną dekadę, a wspomniałeś też o kolejnych państwach, chociażby Iran, który tam graniczy i coraz bliżej tak naprawdę schodzimy w stronę, w stronę nas, w stronę Europy. Czy tutaj też widzisz jakieś no, nie chcę powiedzieć, że zagrożenia, ale jednak pewne implikacje, pewne sytuacje, które mogą mieć wpływ na to, co chociażby będzie się działo na zjeździe i jak i w którą stronę no pewne frakcje tak naprawdę będą próbowały linę przeciągać i jak ostatecznie ten zjazd, kongres się skończy. Mówisz o Kongresie Komunistycznej Partii Chińskiej? Tak, tak, dokładnie. Czy tutaj, no, plus oczywiście kwestia ewentualnego, w co osobiście nie do końca mi się chce wierzyć. Większego zaangażowania chińskiego w pomoc Rosji, bo tak jak wspominaliśmy też poprzednio, niby jakaś tam pomoc poszła, tylko jakoś tej pomocy nie widać. A, a na froncie widzimy często zabawki, tak naprawdę, bo słynny jest już tak: pies zabawka z jakimś tam granatnikiem, kupione no, tradycyjnie na AliExpress. No, wiesz, jeśli mówimy o kongresie KPH, no to tutaj wszelkie wydarzenia o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które mogą pomóc bądź zaszkodzić interesom Chin na arenie międzynarodowej są z pewnością analizowane i przez Xi Jinpinga, jego stronników i przez potencjalną wobec niego opozycję. Natomiast to jest wydarzenie o tak nietransparentnym charakterze, że ja tutaj... No Nie jestem w stanie nic więcej tak naprawdę przewidzieć. Uchylam się trochę od tego pytania, bo po prostu, po prostu nie wiem, jaki tu może być potencjalny wpływ tych wydarzeń na ten zjazd. No jeśli coś wydarzyłoby się, co bardzo poważnie zaszkodzi interesom chińskim, to oczywiście to będzie prezent dla przeciwników Xi Jinpinga. Ale na ile będą w stanie to wykorzystać? Na jaki jak duży jest ich potencjał? No mówię, nie mam, nie mam pojęcia. Drugie pytanie: jakie było Twoje? Nie, no rozwinąłem o całej tak naprawdę sytuacji, tej, która się dzieje, że tak się wyrażę, właśnie na nadgraniczu Rosji. Czy może to mieć wpływ zarówno właściwie i, i na sam zjazd, i w ogóle na podejście i uprawianie tej prawdziwej już polityki, i podejmowanie decyzji w związku no, z pewnymi, jakby nie patrzeć, konfliktami, które mogą się rozlewać, no bo niektórzy mogą widzieć, że to jest być może wręcz wiekowa szansa. Na poprawienie swojej niekorzystnej sytuacji w relacjach z Rosją i, i zyskanie. Znaczy, powiem tak: tutaj, jeśli patrzymy na kraje Azji Centralnej, na kraje Kaukazu, no to tutaj jest to pewne pole tak naprawdę pewnej rywalizacji wpływów rosyjskich i chińskich. No Chiny tutaj bardzo aktywnie działają. Zanim, prawda, Xi Jinping udał się na szczyt szanghajskiej organizacji współpracy do Uzbekistanu. Odbył podróż do Kazachstanu. Tam ze Chińczycy ze stroną kazachską podpisali szereg umów. No i tutaj no, widać, że te, ten, ten Kazachstan, który opiera się tym, prawda, rosyjskim naciskom, no niewątpliwie orbituje coraz bardziej w stronę Chin. I to jest pewien kazus różnych krajów Azji Centralnej. Tutaj jak najbardziej Chiny aktywnie działają, no ale też muszą w tych swoich działaniach do jakiegoś stopnia być, być ostrożnymi bo jeśli by, prawda, za mocno na tą Rosję zaczęli naciskać, no to zawsze istnieje taka obawa, że to wywoła jakieś antychińskie nastroje, nastroje w Rosji, a takowe tam też są i mogą one długofalowo doprowadzić do tego, że ta Rosja, no, kiedyś tam, prawda, zacznie wybierać jakiś bardziej jednak prozachodni kurs. To jest coś, co, co dla Chińczyków byłoby bardzo negatywne. Jak niektórzy mawiają, sytuacja jest dynamiczna i jest. chyba tak to możemy podsumować. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Na pewno usłyszymy się jeszcze niejednokrotnie. A z pewnością. Super. Dzisiaj moim i Państwa gościem był dr Stanisław Niewiński z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, reprezentujący również Miesięcznik Układ Sił, Uniwersytet Opolski oraz Kolegium Nobilium Opoliense. Jeszcze raz bardzo serdecznie Stanisławie dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ape Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.